Także dzisiaj jednak poszedłem na miasto, a nie na rysy. Pogoda przepiękna. Słoneczna, ciepła. Cała końcówka w ogóle się kroi. Wakacji taka ładna. Krupnik już obaliłem. Czekam teraz na drugie danie. Późno wyszedł. Bo dopiero pierwszy dostałem się jakiegoś lenia. A nie dziwnego tyle, że on się porusza przez ostatnie dni. Że stwierdziłem, a co mi tam? Dzisiaj sobie zrobimy luzik. Ale w czwartek rysy drżycie, nadchodzę. Bo jutro mam Kasprowy. I Giewont. Naraz. Także będzie zabawa przez kolejne dni. Pogoda się zapowiada świetna, więc dzisiaj pójdziemy trochę na miasto. 19 zł i powiedzone z pół litra Krupnika. Wypasiony placek po zbójnicku. Jak ktoś nie wie, co to jest, to tłumaczę. To jest po prostu placek ziemniaczany, duży. A w środku gulasz z warzywami zazwyczaj. Plus tam jeszcze ser był. Pycha. No. Trzeba wiedzieć, gdzie szukać dobrego jedzenia. Czasem tak na uboczu są różne restauracje, karczmy i tam. Potrafi być taniej. Giewont, ty tam czekaj, jutro tam przyjdę. Zaraz po Kasprowy, Kasprowy też czekaj. Te domy góralskie, coś pięknego. Ach, góralskie, w stylu bardziej góralskim. Dla mnie taki prawdziwy góralski dom to się kojarzy. Ich tu jest pełno. No może nie tak dużo jak tych zwykłych betonowych, ale... takie porządne, drewniane. Bele dechy. To jest to! Naturalna izolacja. Piękne. Praktyczne, ale drogie. Drogie jak, nie powiem co. No. Robią wrażenie domostwa. Jakbym wygrał w lotka, to zaraz by sobie taki dom stawiał. Coś pomarzyć można, a teraz wracamy do rzeczywistości, a rzeczywistość mówi, że zaraz będziemy w mieście. W centrum Zakopanego. Piękny widok na Tatry. O, jeszcze chwilę i będę na Krupówkach. Kto nie wie, co to Krupówki, ten chyba nigdy w Zakopanem nie był, albo nigdy nie słyszał. Byłeś w Zakopanem i nie wiesz, co to Krupówki? To równie dobrze byłeś nad morzem i nie wiesz, co to plaża. Takie moje zdanie. Jeszcze czy na Gubałówkę się wybrać. Już tam byłem dwa razy. A może zawiadę jeszcze raz? Tak, wiadę. Kolejka też tam jeździ. Ale zbieram siłę na Kasprowy. Giewont i... rysy. Więc skoro miałem iść na miasto, to poszedłem dzisiaj. Przed moimi głównymi celami. Dwa dni czy trzy cele z rzędu. Będzie fajnie, jak się uda. Podcast prawego na Giewont to nawet podejrzewam będzie lepsza droga niż jakby jeszcze to z Kuźnicy. Bo z Kuźnicy to pod górę, Kasprowy tylko przejdę. Po czerwonym szlaku, po szczytach górskich będą przepiękne ujęcia, założę się i widoki to samo przez długi czas. A potem? A Giewont się odbija żółtym szlakiem. Także plany są. Oba nadzieję, że wypalą. To ruch, jak to na Zakopane przystało. Ceny też. Ale przynajmniej już sobie zaklepałem swój Dunajca. Także w piątek też już mam co robić. Kolejne trzy dni zaklepane.
No bo sobie będę w domku siedział. No w domku. W noclegowni siedział. Tak. Jawąd widoczny zewsząd z tego Zakopanego. Nic dziwnego, że taki popularny. Ale i tak rysy przebijają wszystko. Także to kasprowy Giewont, następny dzień rysy, a potem znowu luźnie spływ dunajski. Zobaczymy co z sobotą, bo podobno ma padać. Oby nie. Fajna chata. Idziemy na te krupówki. Cześć, ładny. Właśnie tak dotarłem na Krupówki. Władysław Zamoyski. Tak to stoi, patrz na te tłumy dzikie. Przejdziemy wzdłuż i wszerz. Zapach sypków unosi się w powietrzu. Mówiłem. Dobry oscypek nie jest zły, jest bardzo dobry. Ale tłumy dzikie. No to idziemy trochę pooglądać. Przecież ty nie ma porządnego centrum miasta bez porządnego deptaka. Mówimy o dużych miastach, nie o małych. Czy to Warszawa, czy Bielsko, czy Gdańsk, czy Toruń, czy Wrocław? Czy Poznań, czy Wrocław? Wrocław już chyba w powiecie i teraz Zakopane. Musi być jakieś porządne centrum, trochę starszego, starszej zabudowy. Owczarnia. Tam się robią łoscypki. Dobry łoscypek, bardzo dobry łoscypek. Nigdy nie będzie złym łoscypkiem. Wrócę, to jeszcze kupię z parę łoscypków. Ach, ten zapach grilla. Ale ja wsiadam. Jaki ładny golden. Goldenny berneńczyki, owczarki niemieckie. Parking dla dorożek. A tam te były co 10 metrów. Co 10 metrów masz bankomat. Co 10 metrów stoiska. Stragany z łoscypkami, konfiturami, góralskimi wyrobami. Witamy w centrum Zakopanego. A tam jest finał Krupówek.
pierwszą ścianę. Został tam piasek, żeby witali. Pierwsze 20 lat. A kupię sobie bilety na gubałówkę. A wiadomo, obejrzymy. Jak już tu jestem. Nie ma tak koleją na górę. Jak się chce nogi trochę oszczędzić. Dobrze, idziemy. Kolejka na gubałówkę. Nadciąga wagon. A wiesz, no to sobie zapraszamy. No to jedziemy. No i jesteśmy na górze. Na szczycie nic, tylko kawę zamówić. Czytam ciacho, jak ktoś takiego kawy nie pije i wola. Jak tam panorama Tatr. I
można mieć ładne widoki podczas deseru. Mimo, że to już była na Gubołówce dwa razy, to zapomniałem, że to takie piękne widoki są. Oj, piękne. Dobra, pochodzimy po okolicy. Jestem w górach, kurczę, w górach, widać. A dlaczego to mówię? Bo nawet w górach jest coś takiego jak... plaża! Plaża Gubołówka. Jeszcze nie tylko basen rozłożył. Leżysz w wodzie. Aguś! Lemoniadę popijasz i góry oglądasz. Tamtędy też. Patrz, tu schodkami i tam. Tam naprawka. No. Piękne widoki. Myślałby ktoś na tą Gubołówce się by dostawać nowe rzeczy. Tylko będę zgadywał, gdyby to było jakieś pokoje gościnne do wynajęcia, to cena musi być zabójcza. Jeżeli tu coś takiego powstanie. I lepsze widoki, tym lepsze ceny. Ale to jest porządna chata. Gdy widzę słodyce, tłokwice, przyłowił mnie zapach gofrów. A zjem w towarzystwie takich widoków. Czasem dylemat. Loda czy gofry? A czemu nie jedno i drugie? Tak, no tyle polewa, to się pycha. A to jest jeszcze lepsze. Widoków z Gubołówki ciąg dalszy. Marny 1 złoty. Ale zoom to ja mam w cenie. Kamery. Idziemy dalej. Jak już się minie te chaty, to z drugiej strony też jest bardzo ładny widok. Przybliżę. O, jak widzę takie miejsca, taką miejscowość na wzniesieniu, to po prostu z bliska pewnie nie, ale z daleka to pięknie wygląda. Tam góry, tu miejscowość. Tak, z daleka dopiero człowiek docenia widoki. Ale wystarczy obrócić 180 stopni. To tamto są niziny w porównaniu z tym. No, coś takiego bym musiał mieć. A jeszcze dołączyć do tego takie widoki. Tak, żeby w ogóle było mieszkanie. Wow, jak VIP normalnie. Też, karczma co prawda, ale jeszcze coś takiego. Byle drewniane. Z widokiem na piękne góry. A zszedłem sobie na tę plażę. Koło kolei. I pochłaniam masowo widoki.
Posiedzim se i wracam. Teraz sobie zjedziemy kolejką. Doğru,